Siemanko, Artur Wilanowski dla Fansportu. Ze mną Mateusz Morański. Siemanko, witam Cię. Siemanko, witam. Cześć. I na starcie chciałem Cię podpytać, jak się czujesz po tej przegranej? No, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Najpierw pytam o Twoją walkę oczywiście. No, na pewno nie czuję się dobrze, ale coś mnie po prostu zblokowało. Nie będę się tłumaczył w żaden sposób, bo to Leszcze się tłumaczy mi, lamusy. Po prostu szachowaliśmy się z Arkiem. Walka słaba. Ani ja, ani Arek. Arek ją wygrał oczywiście, pełen szacun, ale badaliśmy się. To miało się nijak do naszej pierwszej walki, nie? No właśnie, muszę też przyznać, że ta pierwsza runda okiem takiego kibica była no nudna, trzeba to przyznać. I co, właśnie ty osobiście nie chciałeś się odsłonić? Jak to wyglądało? Wiesz co, nawet nie wiem. Ciężko mi jest teraz powiedzieć, czego ja nie chciałem, a co chciałem. Nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Okej, to teraz pytanie też mam odnośnie przygotowań. Michał Wlazło, Robert Maruszak, to są mocne nazwiska. Powiedz, co oni ci powiedzieli w kontekście tego już po walce, nie? Czysto, wiadomo, że nie mieliście też zbyt dużo czasu, ponieważ twój tata walczył, ale na pewno teraz już mogliście porozmawiać i co oni tam ci powiedzieli na gorąco? Nic, wyszło jak wyszło, nie? Że miałem szansę tę walkę wygrać, niestety jej nie wygrałem. Przewartościowałem trening. Mogłem się dużo mocniej. Wiesz, jak walczyłem z Alanem, to chciałem udowodnić całemu światu, że rozpierdala zawodowca i to mi się udało. I miałem, zapierdalałem jak smok. Natomiast teraz, wiesz, wiedząc, że przy pierwszej walce Arek był faworytem, był wygranym na punkty, natomiast mentalnym wygranym byłem ja, no bo to Arek finalnie jakby wyszedł na noszach, został wyprowadzony. O, dziękuję. To kola jak coś. Dobra, to ja zadam Ci inne... Tylko dokończę. No dobra, dokończ. I teraz, kiedy zobaczyłem, że jestem faworytem i tak dalej... Sodówa. Nie, to nie, że jestem Sodówa, po prostu jeszcze brak profesjonalizmu takiego, nie? Jakby tam dawałem z siebie w przygotowaniach 300%, tutaj dałem dużo, dużo mniej. Okej, to jest to trochę zaskoczenie. Arek zapierniczał, Arek oddał, wiesz, całe serce i los mu tym odpłacił. Także powiem szacun dla niego. Jedno pytanie jeszcze odnośnie Alanika, ponieważ dużo osób nazywa go profesjonalistą. Teraz też trochę te, powiedzmy, oceny po jego ostatnich walkach ulegają no, takim lekkim umniejszeniu. Nadal byś podtrzymywał, że jest on profesjonalistą w tych freak fightach, tylko po prostu ta jego głowa u niego nie gra? Znaczy, tego mu odebrać ci chyba nigdy nikt nie będzie mógł, że jest profesjonalistą, nie? Bo od 15 lat trenujemy MMA i jakby nikt mu tego nie odbierze, no nie? Więc, a czy mu głowa gra, czy nie gra, to już nie ma sprawy. No. Dobra, to teraz powiedz mi, jak wyglądały twoje emocje podczas walki twojego taty. Ja tam przyglądałem się z boku, kamerowałem twoje reakcje. Były ostre, a na pewno w tych ostatnich sekundach to no, dałeś z siebie maksa, tym razem no, oglądając swojego tatę w oktagonie. No tak, krzyczałem tam mocno. No ale no, przynajmniej ojciec dał dużo bardziej brutalną walkę niż ja, nie? Powiedz, ciężko się patrzy na to, jak twój tata jednak no, zbiera ostre cięgi, tak, od Arka. Na pewno są te obrażenia widoczne tutaj obok na załączonym obrazku. Tak, ale to nie były tak ostre cięgi, jak wiesz, przy pierwszej walce, gdzie miał kontuzję. No ale tak, oczywiście, nie patrzyło się na to fajnie. Ojciec powinien pójść od razu jakby wabank, od razu na żywioł, nie zrobił tego, chciał te rundy, no nie wiem, taki był plan, a nie inny. No i tyle. Ale fajnie, przynajmniej my daliśmy nudną walkę, ale oni dali zajebistą dla fanów. Skąd, powiedz mi, czy wy to macie naprawdę tak w genach, skąd po prostu twój tata czerpie te pokłady energii, potrafi bardzo dużo przyjąć i wstaje i walczy do końca? No takie mamy geny, charakter, serce do walki. Ja dzisiaj tego nie pokazałem, ale obiecuję, że pokażę to następnym razem. Mi się po prostu też kojarzą te dawne słowa sprzed konferencji innych wcześniejszych walk, czyli
że wujek Władek w was jest i dlatego ta szczęka jest taka twarda. No już nie ma co się śmiać z wujka Władka, bo to... Nie, to jest żadne śmianie. No ale tak, coś w tym jest. No, genotyp przechodzi, nie? Z genotypu. Dobrze, powiedz mi, czy spodziewałeś się, że Arek w ten sposób zakończy waszą walkę i że cię udusi? No gdybym mu w tych ostatnich sekundach nie zaryzykował i nie wjechał w nogi, to się nie spodziewałem. No nie, jakby nie spodziewałem się, że mnie zadusi. Nie. Już, no nie. Ale szacun, wygrał. Jest lepszy, dzisiaj był lepszy. Ciekawi mnie, jak wygląda sprawa z Arkiem. Czy wy faktycznie pojednaliście się, czy nie jest to do końca w taki sposób rozegrane? Nie, no jest okej. Podejrzyj sobie ręce, jest okej. I czy to oznacza, że już nie będzie między wami złej krwi? Bo wiadomo, z tym różnie bywa, to wystarczy pewnie jeden zapalnik, ale na tą chwilę... Złej krwi na pewno nie będzie nigdy już, aczkolwiek się umówiliśmy na walkę, tak jak Dubiel z Błońskim w klatce rzymskiej No Limit w przyszłym roku. Tak już na sportowo zupełnie. Okej. Czy uważasz, że ta rzymska klatka jest najciekawszym rozwiązaniem w walkach we freak fightach? Mieliśmy 2 albo 3 pojedynki w tej rzymskiej klatce, Dubiel Błoński. Tam też wydaje mi się, że kibice mogli zobaczyć bardzo fajne i ciekawe widowisko i No Limit to też robi na pewno wrażenie. No to jest jakby jak solówka na ulicy, nie? Zajebista sprawa, mam jakby fajnie, że zrobimy to z Arkiem w przyszłym roku. No to właśnie, na sam koniec, czy wy tylko będziecie się bić między sobą, czy masz też również jakichś innych przeciwników? No mam, oczywiście mam jeszcze w tym roku 2 lub 3 walki. Przepraszam. Nie, na ten moment nie mam planowanej walki z Arkiem w kontrakcie, natomiast jesteśmy posłowie. Ale to jakby mówimy o czasie przyszłym, niedoszłym i nie w tym roku na pewno, więc nie. Okej, okay, to w takim razie... Już ja mam zarezerwowane walki, a co tam u Arka, to już musisz się pytać jego. 2-3 walki to nie jest dużo? Umówmy się, jest powiedzmy niecałe pół roku do końca tego roku. No nie, właśnie nie. Ja wracam w poniedziałek na salę, kupił zimnej wody i wiesz, krok w tył, żeby zrobić 2 do przodu. Nie? Rozumiem. Nie męczę. Dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że te przygotowania następne pójdą zdecydowanie lepiej i pomyśli, tak? Jasne, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Piąteczka.